Cześć kochani! Dzisiaj Was zapraszam na test kolejnej serii jakby z Rossmana, aczkolwiek dzisiaj przetestujemy dwa balsamy, bo to mi się wydawało najciekawsze z tej firmy. Ja kocham balsamy do ust i dzisiaj i w ogóle pomadki do ust i usta to jest świętość, dlatego dzisiaj przetestujemy dwie pomadki, jedna w kształcie unicorna, a druga też z unicornem, ale no w takim kształcie. Także zapraszam do oglądania. Dobra, no to zaczynamy od tej mniej ładnej, czyli od tego takiego pudełeczka. Może mi się to uda otworzyć rękami. Powiem Wam, że ona kosztowała jedna 6, a druga 9 chyba. No także trochę mnie to kosztowało. Powiem Wam, że w tej serii z unicornami było bardzo dużo kosmetyków, tylko ja w tym miesiącu jestem tak trochę jakby, mam mało pieniędzy w tym miesiącu i jakoś tak nie kupiłam reszty. Ale może jeszcze kupię, jak przecenią tą serię, nie? To jeszcze może kupię. O, mam. To jeszcze może to właśnie kupię. I jeszcze tam nagram najwyżej jeszcze jeden filmik z unicornami. Dobra. Mam. Muszę sobie tutaj, bo ja od razu jeden po drugim filmiku. No i dobra. Design ma bardzo ładny. Tak? Wyostrzyło się? Nie wiem. No ale chyba tak. Dobra. To otwieramy. Dla kogo to jest otwarcie? A nie, może w tą stronę. Patrzcie, taki mini iOS. Ale zarąbiste. Ale zarąbiste. Jaki super. Na razie tak pachnie, ale lekko. Nie wiem czym. Ale super. Wiecie co, to tak delikatnie pachnie. W sumie to jest bardzo... Ale fajnie też się fajnie nawilża te usta. To jest po prostu hit. Ale super to jest. I ten właśnie takie wypukłe, no ekstra. Ja kocham, uwielbiam takie rzeczy. Nie, powiem Wam, ta pomadka jest na razie wow, super. Tak jak ta z Frutera, ta z tym kotem i z tą lamą, to ta też jest taka fajna. Tylko ta jest taka bezzapachowa jakby trochę. I w sumie to Wam powiem, że to dobrze, bo ja ostatnio, nie wiem, jakoś tak nie lubię za bardzo zapachów, aczkolwiek malina, to malinę lubię. Ale czasami mam takie dni, wiecie, mam tyle pomadek, że po prostu, no jak mam taki dzień, to używam takiej, jak mam taki dzień, to używam takiej. No, także ta pierwsza uważam, że przyznaję 5 gwiazdek na 5, bo jest super. Dobra, ale teraz jestem bardziej ciekawa tej pomadeczki. Ładnie wygląda, tak się trochę błyszczy, ale super, super. Super, unicorny są super. Dobra, lecimy dalej. To otwieramy tego unicorna. Ten mi się po prostu nie urzekł, bo mówię, a kupię te balsamy, to wezmę od razu dwa, nie? Do jednego odcinka mówię. No i ten nie urzekł po prostu, tego już widziałam na stronie, miałam go sobie zamówić, ale w sumie pomyślałam, że pójdę, bo się okazało, że jakoś tam mieliśmy dwa okienka w szkole, no i poszłam po niego. Zobaczcie, jakie to jest śliczne. To wygląda w ogóle jak taka ta figurka, taka porcelanowa. I to tak, nawet jak się dotknie, to takie jakby to była figurka porcelanowa. Ale super. Super, wow. Na prezent fajny. I co? I teraz tutaj, tutaj to otwieramy. Jezu, połamię sobie wszystkie paznokcie. A i tak, tam muszę sobie zrobić nowe. O. Też używa. Ta bardziej pachnie. No, ta bardziej pachnie, ale taką w sumie... A to chyba ten plastik tak troszeczkę pachnie. W sumie fajnie tak od tego, nie? No ale ja wolę takie, wiecie, pomadki, nie lubię takich, gdzie musimy tam palcem czy jakimś właśnie... A, bo to jest chyba błyszczyk. Bo któryś to był błyszczyk. Jedno to był błyszczyk, ale tak mi się wydaje, że to będzie błyszczyk. A tamto to był balsam do ust. Zresztą, kurczę, już pogubiłam te pudełka. Bo tutaj jest właśnie... O kurczę... Błyszczyk do ust, ale teraz to się nie połapie, które było które. Unicorn, a to? No nie wiem, to chyba był balsam, a to był błyszczyk. No i dobra, to teraz jeszcze weźmiemy tego więcej. Okej. Okay. Nie lubię tych błyszczyków takich
bo to trzeba ręką i tak, nie za bardzo tak to lubię, ale błyszczyk jest fajny, taki delikatny i ładnie też pachnie, no nie wiem, taką malinką troszeczkę, no takimi owocami, ale w ogóle design jest super raśny. To jest też fajny prezent na pewno. Nie było to drogie, a naprawdę ma fajny design. Także unicornom dwóm przyznaję 5 gwiazdek na 5. Unicorny mnie uwiodły i chyba jeszcze kupię inne kosmetyki z tej serii, ponieważ jak widzę, że te pomadki, te balsamy są takie dobre, no to chyba kupię jeszcze coś, bo naprawdę wydaje mi się, że ta firma, bo to jest jakaś Fesh. I oni wyprodukowali te unicorny. No i naprawdę myślę, że kupię więcej, bo no jak to jest takiej fajnej jakości, no to tam to też powinno być, a nie jest to aż takie drogie. Także jeśli filmik Ci się spodobał, to nie zapomnij o motywującej łapce w górę. Daj lajka za unicorna. Unicorn prosi o lajki. No i oczywiście, jeśli będziecie chcieli więcej takich odcinków, no to będzie, może nie z unicornami, a może i będzie z unicornami, no zobaczymy, co tam Rossmann przyniesie, czy tam jakieś inne sklepy, także idziemy nagrywać kolejny odcinek z moim ukochanym unicornem, a Wam życzę powodzenia w oglądaniu tego filmu. No, to do zobaczenia. Już za moich czasów takich ładnych chyba nie robi. Ja pierdolę, jak to jest super w ogóle. O, super. Król unicorn. Sorry. Ale nie, on tak jest śliczny. W ogóle masakra, jakie to jest piękne. Już za moich czasów takich ładnych chyba nie robi.